Jesteś lord poważny, urzędnik portowego miasta Korinis. Codziennie od świtu do nocy wciskasz obywatelom tego smutnego jak pida miasta rządowe bdury. Czy to błoto, deszcz, słoneczna spiekota, stoisz w tym dojebanym kubraku na środku placu Wisielcu. Dzięki łasce Inlosa nie potrzebujesz snu, albo to te skurwysyny zapomniały dodać ci go do dziennej rutyny. W kieszeni trzymasz te same podarte kartki, na których wypisane jest opium dla ludu. Wielmożny Lord Hagen nakazał szkalować tego bogacza Onara. No to szkalujesz, chuj, że to miasto jest tutaj tym złym. Przełykasz linę, bierzesz głęboki wdech pełen chęci jak najszybszego końca dnia i wołasz: słuchajcie, słuchajcie. Myślisz sobie, kurwa jego macileż, można czytać to samo zno, ale trudno, taka praca. W końcu z umiejętnością czytania lepsze to niż bycie jebanym magazynierem Gerbranta. Wieczorem robisz sobie 10 minut przerwy. Twoje gardło napierdala jak registego gnojka Valentino. Słyszysz od strony tego dziwaka Abuina kilku mieszkańców? Mówią o jakimś obdartusie, który skoczył ze skały, przepłynął 500 metrów na jednym dechu i jakby nigdy nic wszedł do portu i zaczął śmieszkować z tym łobuzem Laresem. No nic, kolejny idiota w tych idiotycznych czasach. Nawet nie wiesz, jak bardzo namiesza ten pojebus o płucach pojemności klasztornej piwniczki. Tak mija kolejna noc, a ty stoisz jak ten głupi chujpek przed wanią. Kolejny dzień, kurwa, pięknie. Widzisz, jak Rangar i Ulf przepijają piwsko paladynów, a ty już wyciągasz kolejną podartą stronicę z lewego buta. Słuchajcie, słuchajcie, wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki, niech wstępują w szeregi straży. Uśmiechasz się pod nosem, oczami wyobrażeni widząc tego zbira moe w mundurze strażnika. Chcesz przystąpić do odczytywania kolejnego zdania, a tu za tobą jak coś nie jebnie, zgrzyt metalu, pusty odgłos jebnięcia kawałkiem drewna w pusty łeb i po chwili słyszysz, jak ten pajac Arlik płaci obdartusowi za to, że ten dał mu poryj. Nie mija 10 minut, a nowy wbija się po stogach siana na zrujnowany mur, podbiega do stoiska z piwem. Ruchem szybkim jak cieniostwór zgarnia 4 kufle piwa i chowa je do kieszeni swojego skórzanego pancerza. Tego samego, który Mateo próbował wczoraj opchnąć Bartoko. Tego samego dnia jeszcze kilka razy widzisz go biegającego przez plac. Raz goni Rengaru w stronę koszar, godzinę później biegnie z Bartokiem w stronę dolnej części miasta. Bartok wraca jakiś taki blady, ubranie we krwi, nic nie mówi, wyrywa tylko kufel z łap Urwa i wypija cały duszkiem. Gapi się tak w pustkę i po chwili drżącym głosem rzuca: ciągle mi drżą kolana, jak sobie przypomnę tego orka. No to pięknie. Tego tu jeszcze brakowało. Starasz się o tym nie myśleć i pełnić służbę, ale nie w końcu nowy z brudką i włosami upiętymi w kucyk podbiega do ciebie, mając na sobie zbroję strażnika miejskiego. Zaczynasz powątpiewać w szanse wygrania wojny, jeśli Lord André przyjął kogoś takiego, ale twoje rozważania zostają przerwane przez rzucone przyjacielsko od niechcenia. Hej, co słychać? Masz już dość tego typa po jednym zdaniu i odpowiadasz wyuczoną formą: nie przeszkadzaj mi, jestem na służbie. Nieznajomy wrusza ramionami i dziarskim krokiem biegnie w bogom tylko znanym kierunku. Kilka kolejnych dni mija ci całkowicie zwyczajnie, aż pewnego wieczora ten szaleniec Abuin dostał tytoń miodowy. Od kogo? No oczywiście, że od nowego. Południowiec tak się spruł, że zaczął wieszczyć w przerwach między atakami epilepsji. Po chwili szarpnął głową w tył i wymamrotał: król przegra wojnę z orkami. Nie mija 5 minut, a 3 strażników garnia go do koszar, zanim powie zbyt wiele. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ciekawe wydarzenia w tym tygodniu. Zaczyna się nowy dzień, myślisz, może nowy się uspokoił? Ustatkował takiego wała, dostał się do Lorda Hagena i jemu też naprał jakichś głupot. Hagen wysłał go do Górniczej Doliny, przynajmniej to jest ostatni dzień, jak widzisz tego pajaca z włosami związanymi w kuc. Dzień później na targu dochodzi do morderstwa. Paladyn Lothar zostaje zarżnięty przez najemnika Beneta. Jesteś pewny, że świat zwariował, nowego nie ma w pobliżu, a wciąż dzieją się rzeczy niewytłumaczalne. André przysyła jakiegoś typka. Ten wręcza ci nową kartkę. W podniety trzęsą ci się ręce. Denerwujesz się jak podczas pierwszej wizyty w czerwonej latarni. Odchrząkujesz i wołasz: najemnik Bennett,
który podstępnie zamordował Palladyna Lotara, został osądzony w imię Inosa. Chowasz pachnącą jeszcze tuszem kartkę w odświetne miejsce. Do prawego buta. Jesteś ukontentowany, wreszcie jakiś pozytyw w tym paskudnym czasie. Haki chuj, 2 dni później nowy wraca z doliny. Ma na sobie ciężki pancerz straży. Solidny miecz u pasa i zacięcie w oczach. Dreszcze mocy przebiega po twoich heroldzich plecach, patrząc jak biega między ratuszem a koszarami. Robi tak kilka rundek, po czym wybiega wschodnią bramą. Zezorientowany wracasz do obowiązków, a wieczorem znów przybiega typ od kartek. Masz niezwykłego farta. 2 nowe kartki w 3 dni. Czytasz, co na niej jest napisane, i twój uśmiech odchodzi jak dobrobyt razem ze statkami sportu. No nic, taka robota. Odchrząkujesz i ryczysz głośno jak tylko możesz. Kowal Bennett został oczyszczony z wszelkich zarzutów przez jednego z doradców Lorda Hagena. Śmiechu warte, jeden z doradców Hagena, taki z niego doradca jak z pyrokara nekromanta. Kolejne parę dni znów mija w spokoju, tylko czasami widzisz nowego biegnącego przez plac, bronię na jego plecach. Zmieniają się jak klienci Nadi. Zaczyna się nowy tydzień, ty już wiesz, co może się święcić. Przygotowujesz się na najgorsze, nowa kartka. Normalnie byś się cieszył, ale z obawą otwierasz pieczęć i już wiesz, że to wina nowego. Ten dureń narozpowiadał w mieście o smokach. Jako poważny urzędnik portowego miasta Korinis wiesz, że trzeba utrzymać ład, więc dementujesz pogłoski o pojawieniu się smoków w dolinie. Aby uspokoić obywateli, informujesz o wysłaniu oddziału dzielnych paladynów przewodnikiem do doliny w celu weryfikacji plotek. Masz cichą nadzieję, że tym oddziałem będzie nowy i że już nigdy nie wróci. I w sumie nawet masz rację. Nowy zostaje wysłany do doliny, tym razem w zbroi paladyna. Twoja radość trwa jednak 4 dni. Nowy wraca z magicznym ostrzem i grubym pancerzem paladyna. Zaczynasz się go bać. Przechodząc przez plac rzuca ci gniewne spojrzenie, gdy akurat czytasz o pokonaniu smoków przez dzielne wojsko pod wodzą Lorda Hagena. Kilka dni później nowy wbiega wschodnią bramą, a z nim mag ognia, najemnicy i kilku obdartusów. Czujesz pismo nosem. Wieczorem dostajesz kolejny dekret do odczytania. No to wspaniale, Lord Hagen opuszcza miasto i udaje się do doliny. Jesteś przybity, nie wiesz, co się jeszcze może stać, i wtedy on, paladyn, który nigdy nie podał nawet swojego imienia, staje przed tobą, wyciąga miecz i mówi: to nic osobistego. Jego duże magiczne ostrze na smoki przecina twój piękny kubrak. Upadasz na ziemię, a paladyn wyciąga twoje kartki z twoich własnych kieszeni. Próbuje je wszystkie odczytać, ale nie jest w stanie. Gdy je rozwija, te znika. Idiota nie wie, że jesteś herold, poważny urzędnik portowego miasta Korinis, i wszystkie dekrety znasz na pamięć, a twoje kartki już dawno wyblakły i są puste. Wciąż dochodzisz do siebie po ciosie, a nowy skacze z muru i biegnie do portu. Leżysz tak jeszcze przez jakiś czas, budzisz się w koszarach celi. Nie wiesz, co się stało, w końcu w drugim rogu celi odzywa się Ulf. Mówi, że Korinis spadło po ataku orków i teraz przesłuchują obywateli. Ork pułkownik przychodzi po ciebie. Słyszysz agresywne uczacza i czujesz mocną siłę, która wyciąga cię z celi za twój szykowny kołnierzyk. Próbujesz wytłumaczyć orkom, że jesteś herold, poważny urzędnik portowego miasta Korinis.